Nie milknął echa tak zwanej Pandora Gate, czyli afery pedofilskiej na polskim YouTubie. Sprawa zatacza coraz szersze kręgi i komentują ją kolejni twórcy internetowi. Jeden z influencerów, których oskarżył Sylwester Wardęga, mówi o manipulacji i informuje o podjęciu kroków prawnych. Marcin Dubiel zapowiedział, że będzie walczył o swoje dobre imię, a tymczasem w aferze pojawiają się wątki dotyczące kolejnych twórców. Czy będzie coś na Freeza? Nie będzie. Ale niedużo tam brakowało, więc Freeze tutaj jest czysty, przynajmniej jeśli chodzi o moją wiedzę. Bo ja nie wiem, co wypłynie, ale Freeze to w tamtych latach on był chyba młodym bardzo chłopakiem. Freeze, a właściwie Karol Wiśniewski, to jeden z największych polskich youtuberów. Nie pozostawił słów Wardęgi bez odpowiedzi, w internetowym wpisie zaznaczył: nigdy nie było sytuacji, gdzie niewiele brakowało, czy było blisko. Jeśli do kogoś kiedyś pisałem, to natychmiast, jak dochodziło do rozmowy, zawsze pytałem o wiek. Prawda jest taka, że zawsze sprawdzałem, z kim mam do czynienia, ile ta osoba ma lat, i interesowałem się tylko dziewczynami w podobnym wieku do swojego, napisał youtuber na Twitterze. To jednak nie jedyne nowe informacje w sprawie, która wstrząsnęła Polską. W sieci pojawiło się to nagranie. Westward był jedynie częścią domino, które właśnie ruszyło. TikTokerka Paulina Kostrzycka twierdzi, że przed laty znalazła się na jednej z imprez organizowanych przez słynny Team X, do którego należeli popularni youtuberzy. Kobieta opowiada w nagraniu na TikToku, że podczas imprezy, szukając toalety, weszła przez przypadek do jednej z sypialni i stała się świadkiem seksu grupowego. Zobaczyłam tam grupowy dwóch dziewczyn z kilkoma mężczyznami znanymi ze swojej działalności w internecie, głównie kontentu dla dzieci. Jedną z nich znałam, w dniu przywoływanych przeze mnie zdarzeń miała 14 lat. Zadzwoniła do mnie dzień po imprezie, twierdząc, że nic nie pamięta, że w pewnym momencie po prostu urwał jej się film. Ale już samo milczenie mogło być przestępstwem, więc beknąć może szersze grono z tego środowiska. To z kolei wideo innego twórcy, prawnika Marcina Kruszewskiego, znanego w sieci jako Prawo Marcina. Na swoim kanale przeanalizował to, co ujawnił Sylwester Wardęga. Nie podlega karze, kto zaniechał zawiadomienia z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym. Czy oznacza to, że część influencerów milczała właśnie dlatego, że sami mogliby oberwać rykoszetem albo ich osoby najbliższe? Tego zapewne dowiemy się niedługo. Była dziewczyna youtubera Stu, wobec którego Wardęga przedstawił najcięższe oskarżenia, skomentowała w rozmowie z Faktem aferę Pandora Gate. Ja uważam, że Stuart powinien, że są takie poważne oskarżenia, że Stuart najlepiej jakby na chwilę wrócił, po prostu odpowiedział sam w formie filmu. A Stuart jak się czuje w tej w ogóle całej sytuacji? No też jest załamany. Na swoim Instagramie napisała też, że była już zeznawać w prokuraturze. Nowe informacje w aferze ma przedstawić niedługo inny twórca internetowy, Konopski. Nie wiadomo jednak, o czym dokładnie ma być ten film. Wiadomo natomiast, że ma być to rozwinięcie materiału Wardęgi i mają pojawić się tam nowe dowody w sprawie.